Cześć, z tej strony Karolina. Witajcie ponownie na moim kanale. Tym razem chcę Wam pokazać nową kolekcję papierów z Studio 75 o nazwie Violet Love. Są to świeżutkie papiery, dopiero 2 dni temu je dostałam. No i teraz pokrótce po prostu wszystko pokażę Wam, co jest w tej kolekcji i zrobimy sobie bardzo romantyczną kartkę ślubną. Jak zwykle w Studio 75 oprócz papierów są jeszcze fajne dodatki. Tutaj właśnie pokazuję Wam 2 paseczki z kwiatkami oraz z listkami do wycinania. 2 takie małe paski z tagami czy po prostu z takimi prostokątnymi ozdobami, które możecie użyć w dowolny sposób. Jest też arkusz z wiankami, borderami i taką całkiem sporą serwetką. Bardzo mi się podoba arkusz z napisami, jest tych napisów całkiem sporo, są one w języku angielskim i w języku polskim i powiem Wam, że jest ich naprawdę na tyle dużo i na tyle różnych, że chyba znajdzie się coś dosłownie na każdą okazję. W kolekcji znajduje się 6 dwustronnie zadrukowanych papierów i ja pokazuję Wam tutaj papiery w rozmiarze 30,5 x 30,5 cm. Tak jak widzicie, tutaj dominują 2 kolory. Kolor fioletowy, ten, który występuje oczywiście w nazwie Violet Love, oraz dodatkowo jest też kolor żółty, taki dosyć, powiedziałabym, jasny, pastelowy żółty i tu też z dodatkami oczywiście fioletu w różnych odcieniach. Każdy arkusz zawiera stronę fioletową i tę drugą stronę żółtą. Kolekcja bardzo mi się podoba. Powiem Wam, że nie mogłam już się doczekać, kiedy ją wreszcie dostanę i trochę byłam zła, że muszę odłożyć nagranie tego filmu o kilka dni, bo miałam jakieś jeszcze inne zobowiązania. Zresztą widzieliście, jak sporo tych filmów mi się skumulowało właśnie w tych ostatnich 3 dniach. Także musiałam się naprawdę bardzo mocno powstrzymywać, żeby już wcześniej z tych papierów czegoś nie zrobić. No ale poczekałam, tak sobie wymyśliłam, że zrobimy kartkę ślubną w związku z tym, że w nazwie jest właśnie love, czyli miłość, no to do czego zobowiązuje. Dlatego temat będzie dotyczył miłości. Ciekawa jestem, jak Wam się podoba kolekcja. Muszę przyznać, że ten fioletowy z żółtym to jest idealne połączenie i naprawdę świetnie wygląda, co zresztą zaraz zobaczycie. Przygotowałam sobie całkiem sporo różnych elementów. Baza mojej kartki będzie miała wymiar 16,2 na 11,4 cm i każda kolejna warstwa papieru będzie o 1 cm mniejsza. Tutaj zobaczycie kilka elementów, które planuję wykorzystać do zrobienia tej kartki. Jak widać, przygotowałam sobie trochę kwiatków w pasujących kolorach. Po lewej stronie leżą już wycięte listki, które bardzo mi się przydadzą. Znalazłam taki sznureczek pasujący też kolorem do tej kolekcji, trochę przezroczystych kaboszonów. W gotowości są też mikrokulki i kamyczki. Dodatkowo też przygotowałam sobie srebrny brokat. Parę różnych jeszcze innych rzeczy, nie wszystkie użyję. Tutaj akurat zobaczcie, są to pręciki do kwiatów, ale ja je wykorzystam w inny sposób. Materiały, których używam, znajdziecie oczywiście opisane w okienku pod filmem. Pracę nad kartką zaczynam od tuszowania brzegów fioletowym tuszem Distress. Dzięki temu krawędzie staną się bardziej widoczne, a sam odcień tego fioletu nabierze troszeczkę bardziej głębi i będzie bardziej po prostu skontrastowany. Zobaczcie, jaka duża jest różnica między kartką wytuszowaną i taką, na której nie było w ogóle tuszowania tuszem Distress. Tuszuję również drugą warstwę papieru, ale używam teraz tuszu Distress w kolorze żółtym. No i tutaj już nie tuszuję wyłącznie na krawędziach, ale też troszeczkę dodaję bardziej intensywnego koloru na całej powierzchni papieru. Obie warstwy papieru przyklejam tylko i wyłącznie na klej, ponieważ będę dodawała dosyć mocno wysokie kwiatki i wydaje mi się, że gdybym dodała te warstwy na jakichś piankach 3D czy na kosteczkach, to całość podniosłaby się zbyt mocno, a ja chcę włożyć kartkę do pudełka. No i przypuszczam, że pudełko mogłoby się nie zamknąć, a jednak na tym nie zależy. Dlatego tym razem wyjątkowo warstwy papieru kleję bezpośrednio na klej. Filmik wyszedł dosyć długi i tak sobie pomyślałam, że chyba zostawię Was już teraz z muzyczką, żebyście spokojnie obejrzeli sobie po kolei, co będę robiła, jak będę robiła całą tę kompozycję. Jeżeli coś będzie niejasne, pytajcie oczywiście w komentarzu, a ja postaram się jak najszybciej odpowiedzieć.
trochę zajęło mi czasu zrobienie tej kartki. Zresztą sami widzicie, że tutaj tempo jest przyspieszone i powiem Wam, że trochę pominęłam jeszcze takich etapów, w których wybierałam co i gdzie po prostu przykleić, bo to by zajęło masę czasu. I przypuszczam, że nikomu by się tego filmu nie chciało oglądać. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że kartka Wam się podobała. Powiem Wam, że włożyłam w nią całkiem sporo pracy. Ostatnio już nie robiłam takich mocno skomplikowanych i wieloelementowych projektów i to była naprawdę bardzo duża przyjemność. Jeżeli film Wam się podobał, dajcie mu łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Na dzisiaj to już jest wszystko. Ja Wam życzę udanego weekendu. Mam nadzieję, że będzie piękny i słoneczny i że spędzicie go w jakiś naprawdę świetny sposób. Pozdrawiam Was i do zobaczenia już wkrótce. Karolina.